Dzień dobry, moi mili. Maciek z tej strony, z firmy Mavkar. Mamy piękny, wiosenny dzień. To i nagramie piękne Audi A4B8. Standardowo, jak to u mnie, dwulitrowy diesel. Tu w tej odmianie 135 koni, czy tam 136. Rocznik 2008. No i przebieg tam chyba 234 z groszem. Jak widać tutaj na załączonym filmie, jest to wersja w sedanie, czyli, że tak powiem, bardziej poszukiwana, bo jest tych samochodów też przede wszystkim mniej. No i oczywiście, jak widać, bardzo ładna, klasyczna sylwetka nadwozia. Samochód, że tak powiem, jest bezwypadkowy i bardzo dobrze wyserwisowany, co później Wam oczywiście pokażę książkę serwisową, jak będę siedział w aucie. Z wyposażenia wszystko jest to, co musi być, żeby było fajnie, czyli czujniki parkowania przód, tył, odpinany fabryczny hak. W środku mam kluczyk, to Wam go pokażę. Oczywiście no, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu to i Big Xenon, żeby było z przodu ładniej, był ten fajniejszy reflektor z LED-em. No i też taki ciekawy kolor, ni to grafit, ni to szary, mi się podoba, nie jest standardowy czarny i też tak bardzo się nie brudzi. No i jeszcze warto wspomnieć, że auto ma side assist i line assist, jak tutaj pewnie Wam zaraz pokażę przednią szybę, zobaczycie sobie kamerę. No i oczywiście też widać też, że lusterko jest z fotochromem. Audi, powiem Wam jeszcze, tak standardowo jak na moim każdym filmie, sedan jest bardziej poszukiwany, no bo produkowali ich mniej. No i potrafią ludzie nawet jeszcze do mnie zadzwonić do jakichś tam filmów, które nagrywałem rok temu, czy bym po prostu nie miał takiej następnej, bo też ciężko o dostępność tych takich samochodów w jakimś przyzwoitym, normalnym stanie, bo dużo jest naprawdę zajechanych, a ceny nie są zbyt niskie. Więc czasami grubo się zastanawiam, czy nie wziąć kombi, bo do sedana jednak trzeba dołożyć ten spokojnie 1000 euro, żeby był w takim stanie jak ten. Bardzo ładny i bardzo fajny. No to przejdźmy sobie do serwisów. Tak jak tutaj widzicie, z przebiegiem się wiele nie pomyliłem. 234 600 z groszem. A oto książka serwisowa, fajnie, bo jest komplet wpisów praktycznie. Proszę bardzo. Dalej. No i tu macie ważny wpis, bo przy 165 zrobiony został w Audi i Seacie rozrząd kompletny. Tu jest napisane pompa wody, takie rzeczy. No i fajna sprawa, no bo w tych autach jest dosyć duży odstęp od wymiany, jest aż 180 tysięcy km na jednym rozrządzie da się przejechać, więc na tym jest przejechane niecałe, że tak powiem, 70, więc myślę, że spokojnie jeszcze można troszeczkę zrobić. Tu kolejny wpis, Audi Seat. No i tu jest jeszcze jakiś z 2002 roku, z 219 tysięcy przebiegu. A tu jeszcze macie jego zagraniczny przegląd z potwierdzeniem również przebiegu, 220 tysięcy. I on jest tutaj, widać, że ważny do sierpnia 2023. Dobra, książkę mamy z głowy. Postaram Wam się wypowiedzieć o wnętrzu, chociaż mi tu trochę słońce przeszkadza. Ale fajnie, że w końcu wyszło. Proszę bardzo, tutaj lewa strona, przyciski ładnie utrzymane, widzicie, boczek nieodklejony, tak samo jak i tu nie ma żadnego wniecenia. No i wydaje mi się, że to jest ta lepsza wersja wyposażenia, jakiś Prime Line, bo nie wszystkie mają tą srebrną tutaj listewkę. I widzicie tutaj dalej, włącznik standardowy od świateł z automatem. No i tutaj jest ten ostrzeganie o samochodzie znajdującym się na drugim pasie, tu macie włącznik tego, a tu Wam taki pokazuje sygnał. No i tu jeszcze możecie sobie włączyć taki jakiś line assist, jeżeli się nie mylę, bo tutaj też macie kamerę taką pod tym, pod tą kopułeczką. Nie wiem, czy złapie ostrość. O, złapała się, bo jest dużo większa niż standardowo. No i oczywiście lusterko z fotochromem. No ale nie przeskakujmy za daleko. Licznik fajnie, bo mamy kolorowy wyświetlacz. No i przy okazji sobie widzicie spalanie. Ładny wynik, 6 litrów na dosyć dużą limuzynę. Myślę, że jest dobry. No i jeszcze w gratisie pół baku paliwa. Tutaj tempomat. No i kierownica, spójrzcie, auto 234 tysiące, a kiera naprawdę jest nowa. W ogóle to wnętrze w tym aucie widać, że jeździ jakaś czysta osoba, bo jest bardzo ładnie utrzymane. Na przykład jak spójrzcie, jak wygląda tutaj mieszek, o, wezmę kolano i gałka, też bez zarzutu. Jest nawigacja, nie zawsze spotykana. Widać, nawet tutaj pokazuje moje małe miasto.
Jest też oczywiście zmieniarka na płyty, no i w bagażniku mamy wejście na te płyty od nawigacji. Klimatyzacja automatyczna, sprawna. Tutaj mamy elektryczny, ręczny. No i obsługę całej tej nawigacji. Standardowo miejsce na kubki, podłokietnik. No i tu jeszcze ten kluczyk, o którym mówiłem, od haka. Schowek, deska. Fajnie się, powiem wam, prezentuje. To ciemne drewno z tym takim szarym, ciemnym wnętrzem. Jednak to gra dobrze, tak dosyć elegancko. Fotele, spójrzcie, bardzo ładnie utrzymane. Z tyłu również, bez zarzutu. No i jeszcze wam pokażę fotel u mnie. Też calutki, bez żadnego przetarcia, niewysiedziany. Naprawdę musicie przyznać, że to wnętrze w tym Audi fajnie, ładnie się im tutaj zachowało, poprzednim właścicielom. No cóż, chyba aucie to tyle. Nie ma się za bardzo co rozwodzić na 4x8, bo tych filmów było od groma u mnie na kanale. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie kanał. Jeżeli macie jakieś pytanie, albo komentarz, albo e-mail. No i pamiętajcie, że każde auto jest opłacone. Możecie również wykupić gwarancję do roku czasu. No i pamiętajcie, że jeżeli nie macie auto dostarczyć na lawecie, to dowiozę go wam na lawecie lub też zarejestruję. No i interesują mnie, jeżeli was inne auta, wbijcie na moją stronę mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauto. Pozdrawiam, cześć!